Jestem związku międzygminnego Fińskiej Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi, o tak to się ładnie nazywa. Czyli na dobrą sprawę to jest firma, która zajmuje się tym, co my wytwarzamy, a co nie wszystko powinno się rzeczywiście tak, powinno być wyrzucane. O tym Pan prezes powie. Przy okazji chciałbym powiedzieć, że to jest ważne osoba nie tylko dlatego, że jest prezesem, ale także dlatego, że pan Jasiecki został człowiekiem wielkopolskim. Został wybrany nie tylko człowiekiem tu naszego terenu regionalnego, ale również całej Wielkopolski w głosowaniu w plebiscycie głosu wielkopolskiego. Gratuluję. Ten piesek już was lubi, zobaczcie, uciekł. Dobra, nie, poczekajcie, ja go zabiorę. Później się tam lubi. Tak was lubi, że się przestaje słuchać. Słuchajcie, nie tak dawno był finał Wielkiej Orkiestry Świętecznej Pomocy. I myśmy tam byli na tym finale. I właśnie ja powiedziałem coś takiego, że Jurek Owsiak robi wiele ciekawych rzeczy. Dobrych. Wielu ludzi go nie lubi za to. A co on robi? On kupuje, zbiera pieniążki i kupuje sprzęt, żeby ratować życie malutkim, większym, starszym osobom. A co my robimy razem z wami? My chcemy robić to, żeby ludzie żyli długo, szczęśliwie i żeby byli zdrowi. Czyli nasze działania są bardzo zbieżne. Tak? On ratuje życie, a my robimy wszystko, żeby to życie trwało długo, było szczęśliwe, żebyście nie chorowali. I to jest idea wielkiej drużyny zielonej. Ja wam powiem tak, że to się uda. Że ta drużyna za parę miesięcy będzie miała 2 miliony takich młodych ludzi jak wy, te, którzy się tam zarejestrują poprzez polubienie tej strony. My dzisiaj wręczymy wam piękne ordery, wizytówki, bo ja nie wiem, czy macie po 16 lat. Jeśli nie macie, to nie wolno wam chodzić na Facebooka, ale jak dacie starszemu... O 13? O, to lepiej! Ja myślałem, że 16. Jak 13, to wycofuję to, co powiedziałem. Będziecie wtedy mogli wejść tam na naszą stronę i polubić to. Proszę się nie mieszać. Polubić tą stronę i w ten sposób spowodujecie, że coraz więcej osób będzie chciało tej stronie mówić. Popatrzcie, co to jest? Kto ktoś zna? Książki. Dobra. Ale tak sądzicie, w jakiej ilości te książki się sprzedały? Ja mam powiem tak, dla ułatwienia. Jest jedna książka w Polsce, która się sprzedaje prawie w milionie egzemplarzy. Dobija ją do miliona egzemplarzy. To jest Potęga Podświadomości Marfiego. Jak znajdziecie czas, kupcie sobie tę książkę, przeczytajcie i zobaczycie, jak można wpływać na swoje losy. Ta książka sprzedała się, co prawda 30 lat temu, ale ponad milionie egzemplarzy. I to była książka dla młodzieży. Właśnie rodzice to kupowali. Tam pan Sajrowski wrzucał w telewizji to do kosza. Ktoś tam jeszcze się denerwował, a nam sprzedaż rosła, bo młodzież chciała kupować. Bo wtedy nie było internetu, nie było komputerów tak dostępnych jak dzisiaj. A więc młodzież chciała gdzieś czerpać wiedzę podstawową dotyczącą tego, jak się zachować, co robić, co jest ważne. I kiedyś się to zaczęło. I wyobraźcie sobie, że w tym klubie, bez komputerów, bez telefonów komórkowych, było ponad 400 tysięcy młodych ludzi. Na karteczkach przesyłali nam w kopertach, a myśmy to ręcznie rejestrowali. 400 tysięcy. Czyli dzisiaj, patrząc na idee, o których będę wam mówił, które będą przewoziły tej wielkiej drużynie, to nas powinno być błyskawicznie 2 miliony. Bo to wy za 10, 15, 20 lat będziecie żyły w środowisku, w którym powinna być czysta woda i czyste powietrze. I jeszcze powinno zostać coś w ziemi, czyli mówimy tutaj o surowcach, bez których się nie da rozwijać przemysłu, nie da się
bez nich żyć. Trzeba je oszczędzić. I będziemy mówili, dlaczego trzeba je oszczędzić. A chyba tu u was na schodach i mówi, ale chwilę jest czyste powietrze. No jest czyste, chociaż nie aż tak, jakbyśmy sobie chcieli. Bo pijemy też wiele dni przekroczeń i wtedy nie powinno się biegać, nie powinno się chodzić na spacery. Tak bywa chwilę. I gdzie się dowiedzieć o tym? Trzeba wejść na stronę Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, tam wszystko piszą codziennie. W ogóle jest stacja, która mówi o tym, jakie jest zanieczyszczenie. Ale najgorzej jest na osiedlach otaczających właśnie piwo. Na Podlasiu, na Dolu, na tym osiedlu, na którym ja mieszkam, od niedawna też tak jest. Jak wieczorem zaczął palić, to ja z pieskiem idę, on zaczyna kaszleć i ja za 5 minut też zaczynam kaszleć, idziemy do domu i już jesteśmy na spacerze. Tak jest i temu się trzeba przeciwstawiać. Przeciwstawiać, ja wiem, że jest ciężko, że nasz naród nie jest bogatym narodem, że ta średnia krajowa jest niższa niż w Niemczech i tak dalej. Ale już dzisiaj trzeba widzieć to, co wam pokazuję. Dlaczego nie wolno palić? Wydawałoby się, że jak spalę coś tam typu jakiś miar zaczarczony, już nie wspominam o butelkach plastikowych albo o oponach, bo tacy to też. To gdzie to leci? Mówią do nieba. Tak? Ja pytam, to do nieba leci, tak? Nieprawda, że do nieba. To leci, proszę popatrzeć, to leci kilka metrów w górę i co najdalej 70 metrów. Czyli spada na waszej działce, jeśli ktoś ma domek jednorodzinny albo mieszka w takiej zabudowie budynków pamiętających II wojnę światową, gdzie się pali w piecach, to to spada na podwórko, a najwyżej do sąsiada. I to jest niedopuszczalne. To jest bardzo trujące, dlatego nie wolno palić świeci. Trzeba je segregować. Tam są toksyny, rakotwórcze toksyny, które mają inny ciężar właściwy. Na pewno wiecie, co to jest ciężar właściwy. I ten dymek leci do nieba, ale to wszystko spada bardzo blisko. I wtedy ludzie chorują, zastanawiają się, dlaczego ja się świetnie odżywiam, coś tam robię, a choruję. I nie można ustalić przyczyny. Bardzo często przyczyną jest właśnie to. I teraz, dlaczego warto segregować? Proszę zobaczyć. Buteleczka plastikowa. No ktoś wymyślił kiedyś 20 lat temu, że zamiast szkła będziemy mieli butelki plastikowe. Ale z czego się je robi? Jak sądzicie, z czego się robi butelka? Proszę? Jeszcze raz. Tak, bardzo dobrze. Z ropy naftowej. Tylko, że my nie jesteśmy kryzysami i nie posiadamy własnych źródeł albo inaczej pokładów w takiej ilości, żeby nam wystarczyło. Sprowadzamy to. Płacimy ciężkie pieniądze. I z tej całej ropy naftowej, którą sprowadzamy, to żeby samochody utrzymać, przemysł i tak dalej, aż 6% idzie na te butelki. Jeśli trzeba je wyprodukować. Ale nie trzeba ich produkować. Wystarczy je zbierać, selekcjonować. Przed wróceniem do pojemnika zgnieść, odkręcić i już jest fajnie. Już nie trzeba tej ropy, bo z tej buteleczki można zrobić kolejną buteleczkę. Tak? Dlatego to jest takie ważne. A popatrzcie. Dlaczego warto segregować? I ta butelka znowu. Nie wolno spalać, bo dioksyny, nowotwory się wytwarzają. I to jest prawda. Przecież choroba pod nazwą rak sieje żniwo. To nie jest tak, że ona dzisiaj zanika. Wręcz odwrotnie. Przyrasta i to w tempie zabójczym. A co można zrobić z tej buteleczki? A na przykład, można na przykład ją przetworzyć. Przetworzyć. I wydostać z niej na przykład energię. Tak? 100-watowa żarówka będzie się paliła 4 godziny z jednej butelki. A 70% tych butelek leci gdzie? Na wysypisku śmieci. Bo nie chce się dorosłym robić tego dobrze. To wy musicie zacząć oddziaływać na swoich rodziców, na dorosłych. Ja wierzę, że seniorzy, czyli dziadkowie wykonają wam każdą waszą prośbę. Tak? Ale są ciekawi do baruszy. Proszę zobaczyć dalej. 35 butelek i co można zrobić? Chodzicie w tym. Macie konary. Chińczycy są najlepsi. W tym przetwarzaniu. Oni biorą śmieci ze Stanów Zjednoczonych, na przykład Stany Zjednoczone płacą, bo są bardzo bogaci, za to, żeby ich zabrali. Przetwarzają to właśnie w takie ciuczki i z powrotem dostaną wysyłać i z powrotem zarabiają. Dzisiaj mają taką nadwyżkę budżetową, że pół Europy by się tym zadowoliło.
A jak to wygląda? Popatrzcie, to jest krótkie. W roku poprzednim zebraliśmy 1,8 miliona ton poużytkowych odpadów z tworu. Mówiłem tylko o tworzywa. I co się stało? To jest to, co mówiłem. 55% wiecie na wysypisko śmieci. To jest tak ładnie nazwane składowanie. Nie, wysypisko śmieci. Recykli 25% tylko i 20% to jest zamieniane na energię. A chodzi o to, żeby jak kiedyś spytałem, co będzie w 2030 roku, to jeden młody mężczyzna się odważył i powiedział, koniec świata. No dlatego to nie pamiętam tych chłopaków. A ja mu mówię, nie chodzi o koniec świata. Właśnie chodzi o to, żeby w 2030 roku nie było wysypisk. Nie ma wysypisk. Tak w Szwajcarii. My wytwarzamy na jednego Polaka 750 kg, przepraszam, 350 kg śmieci. No jakieś śmieci tam, tak? Odpadów, powiedzmy sobie. Szwajcarzy 700. Dobrze czy źle? Niby dobrze, bo mało, tak? Tylko że w Szwajcarii całe 700 jest poddawane recyklingowi, a to, czego nie można, to jest spalane w spalarni, które stoją w centrach miast. U nas 350 kg i zaledwie 18% jest przetwarzane. A więc jesteśmy na początku drogi. I bez was się tego nie da zrobić. Nie da. Bez młodzieży nie da się tego zrobić. I to jest strasznie ważne. I teraz popatrzcie. Las. Papier. Jeździmy, patrzymy, a po imię na papier nie ma papieru. Na wsiach w ogóle się nie spotka papieru. Bo spalają papier. Mimo to, że wiedzą, jakie to jest ważne. Dlaczego ten papier jest taki ważny? No proszę, jedna tona papieru. Jak to szybko policzy, to będzie znał moją odpowiedź. Żeby ją wyprodukować, ile takich dorodnych, stuletnich drzew trzeba ściąć, przetworzyć, żeby jedną tonę papieru wytworzyć? No bardzo dobrze, 17, ktoś policzy. Tak, aż 17 drzew. I teraz zobaczcie, zróbmy takie proste doświadczenie. Tona papieru, spaluj. Zmierzmy, jaką wartość energetyczną to ma. I teraz te 18 drzew potnijmy, wysuszmy, żeby miało mniej niż 20%, bo jak ma więcej niż 20%, to też drewna nie wolno spalać, bo ma tam te olejki toksyczne. Ale jak jest suche poniżej 20% można, bo to jest ekologiczny, odtwarzalny surowiec. Odtwarzalny dlatego, że zasadzisz drzewo i za 100 lat będziesz miał. A ropa tworzy się miliardy lat. Tak? Gdzie? 18 drzew. To zaoszczędzane w procesie produktywnym. Co drzewa wytwarzają? Tlen. A co absorbują? Dwutlen. I my jesteśmy pięknym krajem, ponieważ jeszcze tego nie zdewastowano. Mamy dużo drzew, każde miasto jest prawie otoczone drzewami itd., itd. Ja nie chcę mówić o polityce energetycznej kraju. A szkieły, jakie jest wasze szkło? No przecież najbardziej fantastyczny surowiec, ponieważ można go wielokrotnie przetwarzać. Z butelki w butelkę i tak dalej, cały czas można go przetwarzać. A żeby taką butelkę wykonać, nie ze szkła, tylko z surowca, to są ogromne ilości wysokiej wartości piasku, tam ma swoją nawet nazwę. Trzeba głębokie dziury kopać, żeby go wydostać. Tylko żeby tą dziurę zakopać, to trzeba czymś później ją zasypać, wykopać, bo później trzeba czymś to zasypać. Nie wolno śmieciami, tak robią, śmieci pakują. Czyli żeby zasypać, trzeba znowu dziurę wykopać i zasypać. I te dziury gdzieś tam są. I krajobraz, i tak dalej. To jest strasznie ważne. Ogromne ilości piasku, energii. Można popatrzeć, jak dużo energii i tego dwutlenku węgla przez te kominy się wydostaje przy produkcji butelki. Ile wody można zaoszczędzić? Strasznie dużo. 50% mniej niż byśmy to wykonywali z piasku. Kolego nie śpi. Co robiłeś w nocy? Do ciebie mówię. Do ciebie. Słuchaj, ja mam pytanie. Jak się nudzisz? Proszę. Puszczamy dźwięk, proszę. Teraz popatrzcie na... We'll be right back.
psa. Wiecie, co się dzieje w lesie? Chodzicie na spacer, macie takiego pieska albo mniejszego kota, bo ja widziałem również skotkę pani szłaga. Uwięzi, trochę mi się to nie podobało, ale mówi, że mam uciekał, się tego przyzwyczaił. Skotkę do lasu. To jest w lesie, co tu widać. Jak te panie biegły, to przez to przeskakiwały. Kto to robi? Na pewno też wy. Bo ja widzę takich tam i czasami zwracam ich uwagę, bo mój, obok mojego domu przez drogę jest piękny las. Jeszcze dzisiaj rano biegałem na boso w deszczu i biegam, a tam kurczę same śmieci. Przecież to się nie wzięło z nieba, nie spadło z deszczu. Nie wolno tego robić. Trzeba z tym walczyć. I to jest zadanie dla nas, dla ludzi młodych. A zwierzęta? Zwierzęta. Ssaki, tak? Ten piesek jest też ssakiem. Tylko, że on żyje w wspaniałych warunkach, bo to jest pies, który jest terapeutą. On pomaga chorym dzieciom, ludziom dojść do zdrowia. I on to robi pięknie. Zaraz tu kolegę poproszę, bo on tak się troszkę jeszcze mnie nie słucha, ale jego się bardziej słucha, co on potrafi. Tak? Ale on jest karmiony świetnie, pije zdrową wodę, najlepszą karmę dostaje. I będzie żył tylko 8 lat, bo te psy tak krótko żyją. A czym się różni ten pies od zwierzątek żyjących w lesie? Niczym. Wy popatrzcie, u was w szkole ten obraz już wisi. Ja nie będę całej encykliki przytaczał, bo ją znam na planie. 3 razy czytałem, może nie cały, ale najważniejsze rzeczy. Papież Franciszek 2 lata temu napisał encyklikę. I to jest encyklika poświęcona ekologii, ochronie środowiska i między innymi świecie. I to powinien przeczytać każdy tak zwany happy młody człowiek, tak? Ten kul, to chce iść do przodu. To jest najlepsza książka, jaką czytałem w ostatnim czasie, ja przeczytałem wiele tysięcy książek. I on, tam jest wiele rzeczy takich duchowych, odnoszących się do Boga i tak dalej. Powinien przeczytać ją każdy, nawet ateista, bo tam jest wiele wspaniałych rzeczy napisanych. I między innymi jest taki akapit, który my mamy na tym plakacie, że papież Franciszek martwi się o ziemię, martwi się o Boga. Ja będę żył 126 lat. Też będę żył za 15-30 lat. I co on mówi? Martwi się, bo widzi, jeździ po świecie, że kula ziemska, nasza matka i tak dalej, i tak dalej, jest dzisiaj strasznie zagrożona. Bo on widzi, że z niej robi się jedno wielko wysypisko śmieci. Ludzie kompletnie nie znają. I on się martwi o nas, o was, po to, żeby za te 20-30 lat było czym oddychać, dobrą wodę pić i żeby jeszcze trochę surowców zostało, bo będzie trzeba przecież rozwijać przemysł, coś tam, wymyślą coś tam do tego czasu, ale to, co jest w ziemi, jest strasznie cenne. A więc zróbmy najpierw pierwszy krok. Segregujmy, a będziemy chronić ziemię. Segregujmy, a będziemy happy i ekologia będzie i ochrona środowiska też będzie, bo to się wszystko łączy. Ja was bardzo proszę, żebyście wrócili dzisiaj do domu. Tu są takie fajne reklamówki. Dostaniecie order naszej drużyny. Jak ktoś nie chce, nie musi przyjąć. Jak ktoś nie chce, nie musi brać w tym udziału. Ja nie zmuszam nikogo. Ja was proszę, bo będziecie to robili dla siebie. Przede wszystkim dla siebie. I trzeba to już dzisiaj widzieć, co będzie za 20-30 lat, bo też będziecie mieli rodziny i dzieci. I to jest nasza wizytówka. To jest nasza wizytówka. Dołącz do nas przyroda, natura, zdrowie. Na dole jest pokazane, gdzie trzeba wejść, żeby zobaczyć program naszej drużyny. Tam wszystko jest napisane. Wejdźcie i zróbcie tylko to. I będzie fajnie. I będzie nas parę milionów za parę miesięcy. Czy są do mnie jakieś pytania, zanim przystąpię do rozdawania tych fajnych rzeczy? Nie wiem, cieszę się. To znaczy, że jesteśmy razem? Jesteśmy? Tak. Jesteśmy? Tak. A ty nie jesteś z nami. Jak ja się widzę, nie jesteś z nami. Ale większość jest i już jestem zadowolony. Proszę, pomóc mi. Pan dyrektor. Proszę bardzo. Zaczniemy tutaj. Przypinajcie, słuchajcie, zrobimy tak. Nie będziemy przypinać każdego, bo to by trwało strasznie długo.
paru koleżanków tutaj przyjmiemy, żeby zostawić sobie takie miejsce. A zrób coś samo, bo się jeszcze ukuje. Proszę rozdawać, tak? To szybciutko. I słuchajcie, ta wizytóweczka. Tu jest z tyłu bardzo ważny cytat. To jest ten cytat, który jest na tym plakacie. Jak macie problemy ze starszym bratem, nie wiem, mamą, tatą, to dajcie im tą wizytówkę, niech przeczytają ten cytat. To musi wyzwolić zainteresowanie ochroną środowiska. No ja wiem, jak on kazał do akcji, to wy mnie przestajecie słuchać, no ale ja już się z tym pogodziłem. O Boże, się ładnie położył. Drodzy, mili moi młodzi przyjaciele, wierzę w to, 5 minut 45 minut. Ja mógłbym o tym mówić przez wiele godzin, bo tu jest tylko, kto mi tu dopuszcza? Zaraz wyłączymy to, bo przepraszam, że tego nie zrobiłem. Słuchajcie. Każdy młody człowiek powinien się do tego włączyć. Uwierzcie, że chodzi o was. O was chodzi. Może przykro jest mówić o babci i tak dalej, bo tam 10, 15, 20 lat, ok. Nie? Ale oni mają już po 70 lat. W Polsce dość to, że jest 100 lat, to jest wpisywane do ziemi i Guinnessa. Mało jest takich ludzi. Ale przed wami jest 70, 80, 90 lat życia. I spójrzcie na to właśnie tak, co będzie za te 50-60 lat? Nie to, co dzisiaj widzisz. Jak idziecie przez miasto, to pamiętajcie, macie oczy i nie bądźcie ślepcami. Idziesz, oglądasz się i widzisz. Nie bądź ślepcem. Oczy to coś fajnego. Oczami można wiele rzeczy zobaczyć, można zareagować i tak dalej. Jak masz uszy, to nie bądź głuchy. Idziesz, słyszysz. Słuchaj. Drzewa szumią, zwierzęta szczekają, ludzie coś mówią. I jedna fantastyczna rzecz. Ten, kto wymyślił pismo. Tak? To jest dla mnie największy człowiek. Później komputery i tak dalej. Jak umiesz czytać, to możesz zostać mistrzem świata. Dzisiaj z samego można się uczyć, mówić o szkole. Szkoła jest potrzebna, bez sensu. Ale wyjdźcie trochę więcej poza ten program szkolny. Bo czas znajdziecie, tak? Jak umiesz czytać, to będziesz wiedzieć. I zachęcam was do tego, żeby to robić. Wchodźcie na waszą stronę, tam będzie coraz więcej informacji. I teraz mówię o ostatniej rzeczy. Będzie za chwilę casting na grupy, którzy poprowadzą tą stronę, ten klub. Bo przecież ja tego nie będę robił. Bo jestem trochę... Tam będzie ogłoszenie. My mamy siedzibę w takim dużym panu, gdzie tam są duże sale i wszystkich przyjmiemy, będziemy rozmawiać. Panie dyrektorze, bardzo dziękuję. Panią bardzo dziękuję. Wam jesteście więcej naprawdę. Tylko na was można liczyć. Do zobaczenia.